Pochłonie od kilku lat funkcjonuje pracownia Haftu Kaszubskiego. W zakładzie rzemieślniczym pracują cztery panie, które na specjalne zamówienie szyją stroje, obrusy, serwety z Haftem Kaszubskim. Tutaj także można oddać stare tkaniny do renowacji. Jest to jeden z nielicznych zakładów w naszym regionie, w pracowni którego wykonuje się haft artystyczny. Mieszkamy w regionie, gdzie o pracę bardzo trudno. Nie ma też pomysłu na prowadzenie własnej firmy, której wyroby sprzedawałyby się bez ograniczeń. Sięgając do tradycji, można znaleźć coś, co zainteresuje innych, a może stać się produktem handlowym. Na taki pomysł wpadła Gabriela Reca, która obecnie jest właścicielką pracowni haftu ręcznego i renowacji unikatowych tkani o nazwie Gabi w Tuchomiu. Zanim do tego doszło, trzeba było posiąść umiejętność ręcznego haftowania. Chodziłam na kurs pani Ingi Mach i tak po zakończeniu kursu chciałam już iść do pracy, bo już dzieci miałam odchowane i sobie myślę, może by tak coś otworzyć, jakiś zakład. Pani Inga mówi, że bardzo dobry pomysł. Ten kurs był sponsorowany czy realizowany przy współpracy Urzędu Pracy i Urząd Pracy mi pomógł w rozpoczęciu tego. Na rozpoczęcie działalności dostałam dotację z Urzędu Marszałkowskiego. To był gryf dosyć dużą, taką na zakup maszyn, materiałów. I to było bardzo pomocne. Mam trzech pracowników, którzy są niezbędni, bo każdy u nas, każdy pracownik w zasadzie musi wszystko umieć robić, ale specjalizuje się w haftach tradycyjnych kaszubskich, tych siedmiobarwnych. Druga hafciarka specjalizuje się w tych haftach srebrem i złotem. I krawcowa. I ten skład, trzy, ja czwarta, my musimy być. Ten skład musi być, jest niezbędny. Haft jest bardzo trudny, wymaga cierpliwości i dokładności. Jest to ręczna praca, którą mogą zastąpić nowoczesne maszyny, ale w tym wypadku chodzi o tradycyjny haft kaszubski. Ważny jest efekt, a przede wszystkim satysfakcja z wykonanej pracy. Kokosów się na tym nie zarobi, ale się żyje i tych trzech ludzi ma pracę. To jest ważne. No tak, na długach nie jesteśmy, zawsze do przodu. Zamówienia też mamy takie, raz lepiej, raz gorzej, ale idzie. Dużo robimy za granicę. W tej chwili mamy wykonane stroje do Wilna, na Litwę, gotowe do wysyłki. Dzisiaj miałam telefon do Niemiec, wczoraj był telefon, zamówienie do Australii. Także robota w zasadzie jest. Wykonywanie tej pracy budzi w nas respekt, ponieważ sprawne ręce pań to ustawiczna praca nad techniką poruszenia igłą oraz precyzyjnego układania nici. Nietradycyjne jest tylko składanie zamówień, które można złożyć poprzez sieć internetową. Najczęściej jest telefon czy przez maila dostajemy z pytaniem, czy wykonamy takie stroje. Umawiamy się, klient przyjeżdża, ogląda, bo musi wybrać kolor, jaki wzór, wymiar, jeżeli na stroje. No i składa konkretne zamówienie. My realizujemy. Tradycyjny haft kaszubski zdobywa coraz to większą popularność wśród młodych ludzi z innych regionów kraju. Tę popularność zawdzięcza dzięki wyróżniającej go kolorystyce oraz regionalnych motywach użytych w projektowanych haftach. Robiliśmy teraz, przedwczoraj odebrany był strój do Żywca. Strój kaszubski, ale do Żywca to szło i prawdopodobnie będzie zamówienie na 20 strojów kolejnych. Każdy region ma swój jakiś taki swój konkretny kwiat czy konkretny wzór. Podróżnia. Tak, kolor. Kartuzy mają troszkę inaczej, tu gochy mają troszkę inaczej i my to uszanujemy i nawet jesteśmy za tym, żeby tak było, bo zawsze mówię, jeżeli będziemy robić wszystkie jednakowe, później gdzieś na scenę, to wszyscy wyjdą jak jedno wojsko, a nie o to chodzi. Każdy musi się jakoś odróżniać, każdy region. Jak z tym językiem, tak. Także z gochów, a tam gdzieś z północy, z nordy, jak rozmawiają, to jest ciężko nawet się dogadać. Pracownia haftu ręcznego i renowacji tkanin powstała w 2006 roku. Właścicielka zakładu dba o reklamę poprzez udział w wystawach organizowanych przy okazji zjazdów Kaszubów oraz innych regionalnych imprezach. Są tego efekty. W 2010 roku zajęliśmy pierwsze miejsce na certyfikat marka
Zielone Serce Pomorza. Była to dla nas duża reklama. Pisało się o tym w gazecie, w mediach było. Przez to pozyskujemy klientów. Jest to wyróżnienie duże dla nas. Pani Gabriela służy radą i pomocą dla tych, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności hafciarskie. Kiedyś sama korzystała z porad, jakiej udzielała pani Inga Mach, niezastąpiona mistrzyni haftu. U nas dużo osób przychodzi się o porady, się pyta. Prowadziliśmy tu nawet szkolenia, kursy. Dzieci ze szkoły przychodzą z naszej tutaj na lekcję kaszubskiego, tak, pokaz haftu. Dużo osób do nas ogląda. Przez internet są pytania, mailem pytają się o wzory, o hafty. Nieraz przysyłają wzór haftu i dopytują się, jaka to jest szkoła. My udzielamy im informacji różnych. Coraz częściej, aby być bardziej oryginalnym i błyszczeć na imprezie, młodzi dekorują swoje kreacje motywami kaszubskimi. Panie z pracowni mogą zaprojektować i wyhaftować na specjalne życzenie coś, co będzie wyróżniało strój spośród innych. Coraz częściej suknie ślubne kaszubskie w stylu z motywami kaszubskimi. Dużo gości, idąc na wesele, szyje sobie stroje kaszubskie, tłumacząc, mówiąc, jak mają kupić sobie jakąś sukienkę na wesele, uszyją sobie strój na te typowo kaszubskie wesela. Uszyją sobie strój, który mogą wykorzystać na dużo innych okazji. Dużo osób. Sukienki do młoda pani do ślubu w stroju kaszubskim idzie, szyjemy. Moja pracownica poprzednia też brała ślub i wyszyła sobie motywy kaszubskie złotym i srebrem na swojej białej sukience ślubnej. Piękne to było. Jeszcze nie tak dawno, aby cokolwiek wyszyć, były kłopoty z odpowiednimi nićmi i ich jakością. Brakowało kolorów, były trudności ze zdobyciem materiałów. Korzystano z pomocy znajomych. Obecnie sytuacja radykalnie zmieniła się. Ja współpracuję z hurtowniami, które wiedzą, a jeżeli już chcę konkretną nitkę, wysyłam próbkę, że taką właśnie chcę, bo trudno przez telefon czy przez to określić, jaka to jest, trzeba by symbolami. Wysyłamy próbki i oni na podstawie tych próbek nam dostarczają odpowiednie tak, jakie potrzebujemy. No nie mamy raczej kłopotów takich z materiałami. Materiały czasem bywają lepsze, czasem gorsze, ale to jest kwestia czasu, trzeba po prostu szukać i dopasować do potrzeb klienta, żeby odpowiedni był taki, jaki. Hafciarki muszą mieć cierpliwość, bo się siedzi nieraz 8 godzin, mało co się rozmawia. Rozmawiamy, ale po prostu cierpliwości, siedzenia i cierpliwości, wytrwałości.